do punktu trzeciego porządku obrad. To jest przystąpienie Rady Dzielnicy Szóstej Wolnicy do działu w pilotażu budżetu partycypacyjnego pod nazwą Dzielnice się liczą, zainicjowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska oraz Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, druk nr 241, który Państwu został doręczony. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie przystąpienia Rady Dzielnicy Szóstej Wolnicy do działu w pilotażu budżetu partycypacyjnego pod nazwą Dzielnice się liczą, zainicjowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska oraz Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do udziału w pilotażu budżetu partycypacyjnego pod nazwą Dzielnice się liczą, zainicjowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska oraz Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych. Paragraf drugi. Deklaruje się przeznaczenie na cel budżetu partycypacyjnego kwotę 50 tysięcy złotych w ramach zadań priorytetowych w 2014 roku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie z propozycją przystąpienia Rady Dzielnicy Szóstej do projektu budżetu partycypacyjnego i wskazania na cel kwoty wystąpiło Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska. Opinie poszczególnych komisji chciałbym usłyszeć w tej sprawie. Pozytywna. Edukacji również. Jednym słowem wszystkie opinie pozytywne, z czego się bardzo cieszę. Jak Państwo wiecie, zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska oraz Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych do wzięcia udziału w programie pilotażowym Dzielnice się liczą, polegającym na tym, że część pieniędzy dzielnica wydziela ze swojego budżetu i przeznacza na projekty, które zgłoszą mieszkańcy i wybiorą. Oczywiście będzie cała procedura, cały harmonogram działań, natomiast no, ważne było to, żebyśmy zostali wybrani, to jest po pierwsze. W tej rywalizacji faktycznie zajęliśmy jedno z trzech miejsc i zostaliśmy doproszeni do realizacji tego projektu. Chcę powiedzieć, że niektóre dzielnice teraz nam pomogą, też trochę zazdroszczą, chociaż będzie czekała nas duża praca, nowe doświadczenie dla nas wszystkich. No ale cieszę się, że tak właściwie jednomyślnie do tej pory podejmujemy decyzję w tej sprawie. Otwieram dyskusję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Bardzo proszę Panu Łukasz. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałem powiedzieć, iż ja jestem gorącym zwolennikiem tej inicjatywy. Cieszę się, że nasza dzielnica została wybrana. Tak jak powiedziałem wczoraj na komisji, ja uważam, że ważniejsze od kwoty, bo rozumiem, że to będzie jeszcze przedmiotem jakichś naszych rozważań, poziom finansowania przez nas tego projektu, to moim zdaniem ważniejsze jest dobre rozreklamowanie, szeroki udział mieszkańców, mocne zaangażowanie się radnych i przy tej okazji także promocja dzielnic, a w tym przypadku naszej. Dziękuję. Czy ktoś Pan też chciałby zadać w tej sprawie? Ja jedno pytanie. Tutaj się przeznaczenie na cel budżetu tego partycypacyjnego w ramach zadań kredytowych. Dlaczego akurat właśnie taki? No, tylko z takich środków może otrzymać. Powierzone są niezmienne, narzucone na konkretne zadania. Ale chcę powiedzieć o jedną rzecz, wpłynęła do mnie poprawka do projektu uchwały z druku nr 241 w sprawie przystąpienia Rady Dzielnicy do udziału w pilotażu budżetu partycypacyjnego. O treści paragraf drugi, zmienia się treść paragrafu drugiego, deklaruje się przeznaczenie na cel budżetu partycypacyjnego kwotę 75 tysięcy złotych w ramach zadań priorytetowych w 2014 roku i jest to, wnioskuje o to Komisja Informacji i Promocji. Ewentualnie otwieram dyskusję na temat tej poprawki. Czy ktoś Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli mogę się dodać, bo na wczorajszej komisji, czy na wczorajszej jednej z komisji była informacja, że na komisji informacji i promocji będzie przedstawiciel tej pracowni i chciałem się dowiedzieć, czy ta zmiana tej kwoty była jakoś dyskutowana? Nie, to znaczy tutaj oczywiście
posiedzeniu komisji wziął udział przedstawiciel Pracowni Obywatelskiej. Natomiast o tym, co się wydarzyło na komisji, jakby powie albo przewodnicząca lub ja, ale już tych oświadczenia i komunikatów. Bo to jest jakby już... Znaczy, moje pytanie jest krótkie, jakby, czy poziom finansowania przez nas, czyli będziemy oznaczenie dla... Zresztą pani Magusiu powiem. Będziemy oznaczenie dla projektu. Tak? Znaczy powiem tak, od początku zarówno stowarzyszenie, jak i tam grupa Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Fundacja KWA, nie ingerowali jak gdyby w pulę środków. Natomiast z początku baliśmy się, czy będzie to, czy miało kluczowe znaczenie, czy zostaniemy wybrani do projektu. Okazało się, że dużą rolę grało nasze zaangażowanie i nastawienie dzielnicy do organizacji właśnie głównie informacyjnej, do kontaktu z mieszkańcami i to tutaj grało główną rolę. Środki nie musiały być zwiększone, natomiast propozycja komisji płynie z tego, że chcemy dać mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się w większej ilości tematów i zrealizowanie większej ilości projektów niż powiedzmy jeden w stylu Budek Jordanowski. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, zamykam dyskusję i obrady nad tym porządkiem obrad, punktem porządku obrad. I w takim razie, ponieważ jest poprawka, przegłosujemy najpierw poprawkę, a później projekt uchwały. Kto z pani panów radnych jest za uwzględnieniem poprawki, czyli zwiększeniem kwoty budżetu partycypacyjnego do kwoty 75 tysięcy zł? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. A pana nasza przeliczenie głosu. 11, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 7 osób. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła poprawkę. Teraz przystąpimy do przegłosowania projektu uchwały wraz z wymianą poprawką. Kto z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a panu proszę o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 4 osoby się wstrzymał. Dziękuję. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.